Faktycznie było tak, że myśmy się z Kaśką spotkali w jakimś takim czasie. W ogóle dużo rzeczy się złożyło na to, jak było i jak zostaliśmy odebrani jako to power couple, kiedy moje życie się zmieniło i zostawiłem cały dom, w którym mieszkałem, który jest nasz. I te wszystkie rzeczy i dobra. Wszystko powiedziałem, słuchaj, zostaje tak, jak jest. Też nie chciałem, żeby córeczka... nie chciałem jej zmieniać tego domu, nie będę teraz wynosić, nie wiem, kanapy i głośników, telewizora, bo chcę. Nie, niech to zostanie tak, jak jest. Pieniądze szczęście dają. Co ty o tym sądzisz? Dotknąłeś bardzo, bardzo ciekawego tematu. Okej. Ojej! Romeo też jest pożyczka. Piotr, ponieważ zawsze dla gościa szykuje coś pysznego, co on lubi najbardziej, w związku z tym dla Jamesa Bonda... Dziękuję bardzo. Bardzo po męsku. A jestem bardzo głodny, to idealnie. Ale to rozumiem, idealnie. Zjesz ze mną. Nie, tu jest taka zasada, że ty jesz, a ja patrzę. Ale poczekaj, to jest takie... to jest takie dziwne, bo nie wiem, czy mogę zaufać. To ja próbuję. Pyszne. Świeżutki. Lecha. Świeżo zmielony. A tutaj widzę najbardziej zainteresowani, nie wiem, czy ich widać. Najbardziej zainteresowani proteinową dietą, tak? Powiem ci, że jesteś idealnym kandydatem na naszą rozmowę i bardzo się na nią cieszę, bo nasz cykl to życie od nowa. Dziękuję za zaproszenie. I ja bardzo dziękuję, że jesteś. A ty powiedziałeś kiedyś takie zdanie, które idealnie pasuje do tego cyklu, bo powiedziałeś: musiałem sobie życie zbudować od nowa i to szybko. No tak, bo przychodzi pewien moment, nie u każdego przychodzi, u mnie akurat przyszedł, gdzie musiałem dokonać takiej decyzji. No i faktycznie tego czasu nie ma, no bo nie planujesz tego. Mhm. To nie jest coś, co gdzieś tam było zaplanowane od czasu, wręcz odwrotnie, stało się to w miarę nagle. Mówię o rozstaniu moim z moją byłą żoną. No i musisz jakoś to życie na nowo ułożyć. I to nie są proste rzeczy. No właśnie. Wielu z nas się to przydarza. Mnie też się to przydarzyło 2 razy w moim życiu. I praktycznie, powiem ci szczerze, no jest chyba na palcach jednej ręki mogłabym wymienić osoby, którym to się nie przydarzyło z takiego mojego bliskiego grona. I chciałabym też odczarować pewną teorię. A mianowicie, która oczywiście jest... w bardzo dużej mierze prawdziwa, a mianowicie, że rozwód oraz zmiana miejsca zamieszkania to są 2 z 3 najbardziej stresujących sytuacji w życiu. Ale z drugiej strony czasami też przynoszą ulgę i nowy porządek. A jak ty na to patrzysz? Statystycznie też słyszałem, że to są jedne z najbardziej takich stresujących sytuacji w życiu. Ja w ogóle patrzę na zmiany jako na coś dobrego, bo nasze życie składa się ze zmian. I nigdy nie mówię, że coś jest, nie wiem, coś się nie udało, albo coś nie wyszło, związek mi nie wyszedł. Nie mam takiego podejścia, bo uważam, że mój związek mi wyszedł bardzo. Mam wspaniałą córkę, mam bardzo dobre relacje z Kasią. I po prostu nadeszła zmiana, do której trzeba się jakoś przyzwyczaić w pewnym sensie. Nigdy nie wiemy, co będzie jutro. Też przestałem być taki... Człowiek ma coś takiego, że chce wiedzieć, nawet jeżeli wiemy, że to jest niemożliwe, żeby wiedzieć, co się wydarzy, nie mamy pojęcia, co jutro będzie, ale bezpiecznie się czujemy, kiedy wiemy, co będzie jutro. No i przestałem mieć takie podejście, bo nie mam pojęcia, co będzie jutro. W ogóle czas troszkę stał się dla mnie taki mniej linearny. Mhm. Bardziej kwantowo na to patrzę, że nie istnieje w pewnym sensie i tak naprawdę codziennie budzimy się innymi ludźmi. Mimo że sytuacje wokół są podobne, to za każdym razem te drobne zmiany prowadzą do tego, że jesteśmy w innym miejscu. Ostatnio tak nawet myślałem sobie o moim dzieciństwie i jak wspominasz czasy, nie wiem, jak miałeś 6, 8 lat, 10, to jest, ja właśnie ostatnio mówię mojej Natalii, że moje wyobrażenie tamtych czasów jest bardziej odrealnione niż sen, który mi się wczoraj przyśnił. Czyli jakby mój dostęp do tamtych danych jest to tak absurdalnie odległe. Byłem małym człowieczkiem, miałem mniejsze rączki, miałem inny głos, inaczej myślałem, byłem, no to jest jak sen. A coś, co mi się przyśniło powiedzmy wczoraj,
gdzie byłem dojrzałym mężczyzną, jest już mi bliższe niż tamto. Więc jakby w ogóle zacząłem patrzeć na czas i na to, co się wydarza w zupełnie inny sposób. Ja strasznie jestem wdzięczny za to, gdzie jestem tutaj, teraz, dzisiaj, jak siedzimy sobie, bo to jest jedyne, co mamy. Tak naprawdę. Widzisz, powiedziałeś bardzo ważną rzecz, którą ja też wierzę, a mianowicie, bo jest takie, są stereotypy, które się bez przerwy powtarza od pokoleń, a mianowicie, że ludzie się nie zmieniają. A właśnie ludzie się bardzo zmieniają. Bo przecież nasze życie jest zupełnie inne. Patrzymy zawsze przez pryzmat doświadczeń, które przeżyliśmy. Zupełnie innych. Tak jak powiedziałeś, no, zupełnie inne są oczekiwania związku, na przykład młodziutkiego mężczyzny, który ma 20 lat, a zupełnie inne później z czasem, z wiekiem. A przede wszystkim na pewno przefiltrowane przez to, co się wydarzyło, i dochodzimy do wniosku, no nie, to jednak zupełnie nie o to tutaj w życiu chodzi. Ja jednak chcę czuć się inaczej. No i teraz wracając do, czy też idąc do związków. Przypomnijmy sobie ten wspaniały, niesamowity moment, kiedy poznajesz się z Kasią. I to jest wybuch bomby atomowej. Ty, wschodząca gwiazda, bożyszcze kobiet od pierwszego, umówmy się, momentu. I Kasia, współczesna Marilyn Monroe, 10 lat od ciebie starsza i dojrzalsza, ale również aktorka. Powiem ci szczerze, że jak zobaczyłam was w jakimś wywiadzie i potem zobaczyłam na jakiejś gali i nawet pamiętam, że do was powiedziałam, nie, nasza najpiękniejsza para musi iść przodem. Wyrobiliście piorunujące wrażenie. No po prostu dwoje przepięknych ludzi, do tego aktorów i artystów. I teraz o jedno chcę ciebie zapytać, bo są to raczej trudne związki, prawda? Kiedy bierzemy pod uwagę, że w takim związku jest zazdrość, rywalizacja, ale też na pewno wielka ekscytacja. Więc moje pytanie jest, czego było więcej? Wiesz co, ja w ogóle nie postrzegałem tego jako coś trudnego. Faktycznie było tak, że myśmy się z Kaśką spotkali w jakimś takim czasie. W ogóle dużo rzeczy się złożyło na to, jak było i jak zostaliśmy odebrani jako to power couple. I faktycznie raz, że dostałem tego pitbulla u Wegi, to był gigantyczny film i wielkie poruszenie w środowisku filmowym i nie tylko. To, że zostaliśmy parą. I Kasia była związana z modą też mocno, więc to jest jakby też łączyliśmy te dwa światy, modowy z filmowym. Chętnie udzieliliśmy wywiadów, gadaliśmy, no, nie mieliśmy takich granic i byliśmy bardzo zakochani w sobie. I wolni przede wszystkim. Więc jeszcze ten film, w którym się poznaliśmy, to też taka nasza, no, super przygoda. Ale to wszystko, w ogóle tak patrzę na ten nasz związek, był bardzo filmowy. Bardzo hollywoodzki, bardzo show biznesowy, bardzo. To takie, wiesz, jakby, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Zupełnie nie wiedziałem tego, będąc w środku. Mhm. Nie oceniam absolutnie, tylko zauważam po prostu fakt, że to było takie... Byliśmy tacy, o tu, patrzcie, wszyscy nas widzą. Mhm. Oświetleni. Ale to też nie było tak, że my specjalnie się tam pchaliśmy, żeby po prostu być. Po prostu nam było, to było jakieś naturalne. Ale i w ogóle słuchaj, przecież mówmy się, wszyscy chcieli was zjeść łyżkami. Myśmy mieli w dupie w zasadzie, co nas myślą, co nas piszą. Po prostu sobie wychodziliśmy i byliśmy. I mieliśmy bardzo dużo propozycji pracy. I też razem? Razem i osobno, ale no, ten okres, kiedy Patryk Wega robił filmy, no, on ma prawdę sinusoida, u niego jest taka, więc jakby no, jak był ten Pitbull, później te troszkę gorsze filmy, później znowu coś było fajne, ale cały czas się on mówiło i myśmy mieli pracę, więc jakby byliśmy spełnieni, kochaliśmy się, robiliśmy co chcieliśmy, mieliśmy swoje grono przyjaciół, w którym się spotykaliśmy, więc jakby no, naprawdę wszystko było takie w punkt. No i się skończyło. Bo wiesz co, przypomniało mi się od razu, tak sobie pomyślałam o na przykład o związku, no, sięgając do historii, Richard Burton i Elizabeth Taylor, którzy rozwodzili się, pobierali, rozwodzili, pobierali i powiedzieli w pewnym momencie, że nie byli w stanie zdecydować, kto jest większą gwiazdą w tym związku. Bo, przepraszam, właśnie wracasz do tej rywalizacji. Ja uważam, że u nas nie było tej rywalizacji. Mhm. Ja nie czułem tej rywalizacji. W ogóle dla mnie z założenia rywalizować z kobietą jest jakimś absurdem w zawodzie, bo przecież jesteśmy
mamy, ja rozumiem, gdybym był z chłopakiem, który by miał podobne aperycje do moich, no to, to wtedy tak, ale, ale tutaj przecież mamy, znaczy, no rozumiem, że można o tą sławę, kto wyżej, ale, ale u nas tego nie było, no nie czułem. No to też nadzwyczajny, bo na przykład wiesz, Seal, który był w związku z Heidi Klum, też mają dziecko razem, powiedział, że on już nie był w stanie znieść jej popularności. Mhm. W związku z tym to też przecież potrafi być męczące, w związku z tym to też ja może to uważam, być normalne. Ja to uważam jako część naszego zawodu i zawsze, nawet na początku miałem z tym gdzieś tam, musiałem sobie gdzieś to oswoić tak naprawdę, bo są pewne wyobrażenia na temat zawodu i życia, a później zderzamy się z rzeczywistością i te wyobrażenia troszeczkę się różnią od tego, jak jest naprawdę. Zresztą wiesz bardzo dobrze. Oczywiście. Więc sława dla mnie była czymś innym. No jakby ja w ogóle odniosę się do wcześniejszego gościa, którego miałaś, Cezarego Pazury. Mojego idola z dzieciństwa, który mnie po prostu fascynował w swoich komediach, bo ja się wychowałem bardziej na filmach lat 90., więc mówię tu no, o tych takich Poranek Kojota, Chłopaki nie płaczą, Killer. Mhm. Czy nawet serial 13 Posterunek, który kochałem. Ja chciałem zabawiać w ogóle, chciałem być takim trochę błaznem, zawsze byłem, a Czarek był świetny w tych komediach, po prostu go kochałem, nawet pisałem o nim pracę i... O, no to rzeczywiście. Ale w sensie byłem gdzieś tam w podstawówce. No ja miałem to wyobrażenie, że ten zawód to jest raczej zabawa, bycie sławnym to jest takie, że nie wiem, ludzie ci podchodzą, chcą autograf. Ale to jest dużo, dużo więcej. Jakby. I do tego musisz się przyzwyczaić. To też niemiłe sytuacje. Aczkolwiek tych jest mniej w mojej przestrzeni, przynajmniej w moim życiu na szczęście. Oczywiście nie oceniam internetu, bo tam nie zaglądam. Staram się nie zaglądać, bo tam jest najgorzej. Tam są po prostu czytać to można dostać depresji w 5 tak, minut. Tak, to ja kiedyś porównałam to, rozmawiając z równie popularnym aktorem, że prosząc go, żeby tego nie robił, to jest jakbyś włożył głowę do kuchenki gazowej i otworzył gaz, prawda? Trochę tak. Coś, znaczy to automatycznie cię natychmiast defragmentuje i rozwala na każdym poziomie, jak czytasz te informacje, bo to jest koszmarne. Więc ja wolę nie czytać. Bardzo słusznie, bo moja koleżanka, która jest wielką osobowością i również w świecie kina, nie jest aktorką, ale jest jedną z na pewno z czołowych postaci. Powiedziała mi kiedyś, mówi, słuchaj, wydawało mi się, że jestem taką babą z jajami, że nic mnie nie złamie. A przeczytałam komentarz, ty gruba, stara babo, co ty tu robisz i w ogóle po co tu jesteś? Mówi, słuchaj, ja nie spałam 3 noce. Tak mi to weszło w głowę, ja nie mogłam się tego pozbyć. Więc dobrze robisz na pewno. Tak, znaczy czasami sobie sprawdzam, żeby sprawdzić swoją odporność. Na jakim jest w tym momencie, taki check sobie robię. Ale widzisz, właśnie zahaczając o ten temat, czy czasami chcesz jak gdyby sprowadzić się na ziemię i sprawdzić rzeczywistość, ty powiedziałeś coś takiego, że kiedy sodówka uderzała ci do głowy, czy uderzyła ci do głowy po pierwszym sukcesie, Kasia sprowadziła cię na ziemię i dała ci w łeb. No tak, mentalnie w łeb, tak. Był taki moment. Tylko to wiesz, to są takie, to nie to, że... To są takie momenty i w ogóle super jest je obserwować, jak starasz się być świadoma i w ogóle zwracać uwagę na to, co się dzieje wokół ciebie. I my aktorzy jesteśmy, mam wrażenie, nie wiem, bardziej świadomi, znaczy bardziej, jesteśmy świadomi swojego ciała, bo ciągle się obserwujemy. Bo na tym polega nasz zawód, żeby obserwować emocje w prawdziwym życiu, a później odtwarzać, więc jak się pojawiają nowe emocje, to automatycznie to trzecie oko patrzy na mnie i obserwuje, co się ze mną dzieje. Ale są te momenty, kiedy faktycznie było tak, że ja się poczułem, że ja teraz jestem gwiazda, no i w tym takim gwiazda, nawet jak mówię to czuję, w tym coś jest takiego niefajnego, nie? A dla mnie to było bardzo fajne wtedy i Kaśka tak spojrzała na mnie i powiedziała, serio? Ale wyłapałem to. No, fajnie. Ale wiesz co, to jest wielka odwaga tak powiedzieć. To jest wielka odwaga powiedzieć, tak, odbiła mi sodówka i poczułem się gwiazdą i myślałem, że jestem lepszy niż inni. Tylko ja uważam, że nic z tym złego. No właśnie. To jest część życia i co w tym złego, że odbije komuś sodówka. No ważne, żeby nie krzywdzić. Ja zawsze powtarzam, że najważniejsze, żeby nie krzywdzić ludzi w ogóle w życiu. Rób sobie, co chcesz, bądź sobie, jaki chcesz, jaka chcesz, ale nie krzywdź innych. Nie. Oczywiście to jest skomplikowane, bo wiele osób czuje się skrzywdzonych, chociaż nic nie robisz tak naprawdę, z twoją obecnością są skrzywdzeni. Nie mówię o takich sytuacjach,
ale gdzieś tam w tych takich ramach mówię, żeby się trzymać i nie powodować, żeby druga osoba czuła się gorzej. Ale widzisz, powiedziałeś teraz taką najważniejszą rzecz, bo ja też zawsze to powtarzam, że największa, najlepsza, najbardziej opłacalna inwestycja w życiu i w biznesie to jest życzliwość. Ale widzisz, to co możemy podsumować na pewno, biorąc pod uwagę twój przypadek, bo mówisz, że okej, uderzyła ci sodówka do głowy, ale też nie ma w tym nic złego. Ja się z tobą 100% zgadzam, ale to jest wszystko pod jednym warunkiem, że ty doszedłeś do tego wniosku, że ty się cofnąłeś z drogi, że nie stałeś się aroganckim dupkiem, który myślał, że może więcej. A może dla niektórych jestem aroganckim dupkiem, nie wiesz tego. No ale ty wiesz, że tak nie jest. Ja nie wiem, szczerze mówiąc. Ale mówisz o tym głośno i wyciągnąłeś wnioski i sam powiedziałeś, że byłeś Kasi bardzo wdzięczny za to, że sprowadziła cię na ziemię. No w związku z tym to jest wielka pokora, tak powiedzieć. No bo super, jeżeli ktoś zauważa rzeczy w tobie, ci to mówi, którym warto się przyjrzeć. To są ważne rzeczy. Zwłaszcza jak jesteś z kimś blisko. No widzisz, no to jest też wspaniała cecha w związku. Mężczyzny, który powie, wiesz, wielu by powiedziało, słuchaj, co ty się tu wtrącasz, ja jestem świetny. I teraz schodzimy na te tematy męskości właśnie. No właśnie, schodzimy na to męskie ego. A ty potrafiłeś przyznać rację. W związku z tym to jest naprawdę nadzwyczajne. Mówimy o jednej sytuacji. Nie chcę się też wybierać, miałem różne sytuacje w życiu i oczywiście w tej sytuacji tak było. Ale w ogóle ego jest... ja się zastanawiałem, jak mi powiedziałaś mi temat, że tematem jest męskość, tak mówię sobie, kurczę, dobra, co ja tutaj powiem? No bo tak, szczerze mówiąc, nie chcę być na abnegata, ale może trochę nim jestem, bo nie mam tych danych wszystkich, o których mówiłaś, nawet o tych samobójstwach na temat mężczyzn. Znaczy one są koszmarne oczywiście, bo mówimy o tym, że 12, tak? Na 12 osób. 12, znaczy na 15 samobójstw dziennie 12 to mężczyźni. Więc no mamy kryzys, na pewno. No i skąd to się bierze? No ale to już trzeba było rozmawiać z psychologami, więc jakby też nie chcę się wypowiadać na takie tematy, bo po prostu nie znam statystyk i na tym się nie znam. Znaczy mogę powiedzieć, co mi się wydaje, jakby co obserwuję jako mężczyzna. No właśnie, a co ci się wydaje? Wydaje mi się, że... Bo tu jest ważna twoja opinia. Ja się trochę nie zgodzę z tą tezą, że ta kondycja jest... Chociaż z drugiej strony mamy te wyniki, ale ja nie znam wcześniejszych wyników, więc nie wiem, jak było wcześniej. Nie wiem, może wcześniej było 30 osób się zabijało, teraz 15 mniej, nie wiem. Ale w mojej ocenie mam wrażenie, że jest lepiej. Że mężczyźni właśnie bardziej pozwalają sobie, zwłaszcza młodzi, to już w ogóle, na bycie tym takim, kim chcą i jakby bez takiego poczucia obowiązku bycia tym samcem alfa, że tego już nie ma. Właśnie większy luz jest i to mi się podoba wśród młodych. I to czuć. Ludzie robią biznesy, patrzę, młodzi ludzie, nie wiem, 20 parę lat mają duże biznesy i nie ma tego właśnie, że ja teraz muszę mieć samochód, ja muszę mieć teraz dom, tylko oni wręcz właśnie nie mają tej potrzeby posiadania. Tego i tej presji. I to jest fajne, znaczy w sensie, bo jakby w ogóle posiadanie zabiera jakąś energię, jak masz rzeczy, ja się źle czuję, jak mam rzeczy, dużo rzeczy w ogóle wokół siebie w domu, to ja się czuję jakoś związany z tymi rzeczami, ja jestem, jakiś czuję obowiązek wobec tego, że one tu są i ja muszę coś z tym i zrobić. I musisz o nie dbać, tak? A jak nie mam, więc dlatego jeszcze tak tutaj płynnie przeskoczę do momentu, kiedy moje życie się zmieniło i zostawiłem cały dom, w którym mieszkałem, który jest nasz. I te wszystkie Kasi, rzeczy i dobra. Wszystko powiedziałem, słuchaj, zostaje tak, jak jest. Też nie chciałem, żeby córeczka... No nie chciałem jej zmieniać tego domu, nie będę teraz wynosić, nie wiem, kanapy i głośników, telewizora, bo chcę, niech to zostanie tak, jak jest, a ja sobie robię nową przestrzeń. To było niesamowicie odświeżające, już mówię, abstrahując od samego rozstania. Życie od było nowa. Ciężkie, ale mówię, że bierzesz sobie tą nową przestrzeń, nowe rzeczy i to jest bardzo oczyszczające i wtedy zrozumiałem, że jakby... Ja w ogóle mam taką tendencję u mnie do rodzinnej, bo moja mama, mam nadzieję, że się nie obrazi, ale lubi zbierać rzeczy, dużo rzeczy ma. Jest kustoszem sztuki, jest konserwatorem, więc mieliśmy dużo, bardzo dużo sztuki w domu, obrazów. Lubiła to. Jakby, trochę lubi też kicz. I ja się nauczyłem tego właśnie, że dużo jest rzeczy, że gdzieś trzeba zbierać te rzeczy. Otaczać się, tak? Tak, musi być puszyście. Tak, ale było bardzo też to takie przytulne, bo te wnętrza bardzo mama pięknie urządzała. Ale ja jednak lepiej się czuję w minimalizmie. Dobra, czyli to był pierwszy test dla ciebie, że zmieniłeś kompletnie swoją rzeczywistość, otoczenie
i nagle poczułeś też pewien rodzaj, na pewno to wszystko jest równoległe, i traumy, ale i ulgi jednocześnie. No tak, i tej perspektywy przede wszystkim, właśnie tej zmiany, żeby się... I tak naprawdę ja ci powiem, że ja nie jestem pewien niczego poza tym, że umrę. Bo absolutnie nie wiem, co będzie jutro. Powtórzę, cieszę się, że tutaj sobie siedzimy. Ale tak jak wcześniej, na przykład porównując Piotrka sprzed, nie wiem, paru lat, to ja miałem gdzieś tam plan tego, jak to będzie wyglądać mniej więcej. Nie rozstaniemy się na pewno, będziemy bardzo długo razem, wzięliśmy ślub, mamy dziecko, to w ogóle... Ja w ogóle inaczej patrzyłem i trochę nie rozumiałem patchworku. I właśnie myślałem, o, to są ci, którym się nie udało. No o właśnie. Im się nie udało. Jak dobrze, że mi się udało. Nie? Ja autentycznie jakby tak myślałem. Jakby mój konstrukt w głowie był taki, że ludzie, którzy się rozstali, po prostu nie są zdolni na to, żeby się dogadać, i to jest ich... Są niedojrzali, nie potrafią. Po czym nagle budzisz się i nie ma tej osoby i tobie się to przytrafiło i masz takie, co jest? Kiedy do tego doszło? Jakby gdzie są moje takie te przeświadczenia sprzed, nie wiem, roku, gdzie ja jestem teraz w ogóle, co się dzieje. Więc to wszystko są nasze wyobrażenia, a rzeczywistość jest rzeczywistością i oczywiście mamy na nią wpływ w jakimś tam stopniu, ale tak naprawdę no, nie jesteśmy w stanie być pewni tego, co będzie jutro, bo te czynniki nie zawsze zależą od nas. To absolutnie jest prawda. Powiem ci, że jak ja ostatnio usłyszałam, tak a propos tego, co mówisz, dokładnie a propos twojej historii, moja koleżanka wyszła za mąż, dziecko, cudowna rodzina, szczęście niesamowite. No w ogóle powiem ci, że zawsze podawałam ich jako taką idealną parę. A w międzyczasie, i to wiesz, oni mają oboje po 30 parę lat, taki idealny czas na zbudowanie domu, związek, córeczka, która ma 2 lata. I nagle ona się dowiaduje, że on ma drugą rodzinę, że jest kolejne dziecko w drodze. I po prostu, powiem ci szczerze, że jak to usłyszałam, to stwierdziłam dokładnie tak jak ty, że nie ma nic pewnego, że i absolutnie jak najbardziej wiele rzeczy nie zależy od nas i oczywiście można zwalać winę, wiesz, na wszystkie okoliczności na zasadzie, a może mu za mało poświęcało uwagi, a może za dużo, a może coś tam, a może coś tam, ale prawdą jest, że musimy w jednej sekundzie czasami przeprowadzić taki reset, tak jak, dokładnie tak jak ty, swojej sytuacji życiowej, i kompletnie zmienić kierunek i jeszcze się z tym wszystkim pogodzić. Tak jak ty sam mówisz, że masz świetne relacje z Kasią, to jest też nadzwyczajne. Ale to też nie było łatwe, bo trzeba to wypracować. Właśnie. Wiesz, to nie jest tak, że no a to jak prostu, to zrobiliście? A, luz mamy. No tak, ciężka praca nad tym. Przecież to rozstanie nie było łatwe. Ja też jakoś tak się stało, że bardzo szybko spotkałem się z Natalią. I to w ogóle, my to trochę uważamy, że to jest jakiś... Coś nam z góry rzuciło ten związek nas z siebie, bo to jest bardzo, no nie chcę opowiadać, ale to jest bardzo takie dziwne w ogóle, że w tym momencie się znaleźliśmy akurat naszego życia i u niej, i u mnie i tak jakoś to kliknęło. No, to jest jednym słowem świat wam pomógł. Coś się wydarzyło takiego, że to miało się, znaczy ewidentnie to miało się wydarzyć. No, jakby w moim świecie ja tak to interpretuję, że to do tego musiało dojść. No, no i właśnie, Bart, teraz super, bo sam powiedziałeś o Natalii, a ja właśnie chciałam o nią zapytać, bo jest to zupełnie inna kobieta. Każdy jest naukowczyni, oczywiście, ale wiesz, no, teoretycznie, gdyby była też artystką albo z tego świata, no to przynajmniej byłaby z podobnego środowiska. Ona jest wielką artystką, absolutnie. Ale ona też jest naukowcem, prawda? Tak, ona ma ścisły, znaczy ona ma takie fajne połączenie właśnie, bo jest, ona jest, branża to neuroscience. Właśnie opowiedz o niej i opowiedz o tym, bo to jest fascynujące. Wiesz, masz guru od szczęścia w domu. Ale ja też przede wszystkim od mózgu i tyle, ile się dowiedziałem o w ogóle organie, znaczy mówię tak z fizycznego punktu widzenia, tak. O naszym mózgu, o jego możliwościach, to są fascynujące rzeczy, o których nie wiedziałem i gdzieś tam łączę sobie to z moją wiedzą do tej pory, którą gdzieś miałem. Sama epigenetyka i w ogóle funkcjonowanie mózgu neuronów i tego, jak to hula, to jest niebywałe. Więc w tej gdzieś tam przestrzeni jestem edukowany. No i powiem ci, że tu masz szczęście niebywałe, naprawdę. To jest fajne połączenie, bo też jako osoba, nie wiem, chodziłem powiedzmy przez 10 lat na terapie różne, to też oczywiście daje. No to jest, lekarze się szkolą 6 lat, tak?
7, no, no tak. To ja chodziłem po prostu na 10 lat terapii, czyli gdzieś tam wiedzę o samym sobie. I w połączeniu z tą wiedzą na temat, jak funkcjonuje mózg, no, bardzo ciekawa mieszanka. A czy dowiedziałeś się od Natalii czegoś takiego, co otworzyło ci jakąś, wiesz, no, kompletnie nowy kanał i zrozumiałeś coś niesamowitego? Wiesz, no, my mamy bardzo dużo rozmów takich, bardzo dużo rozmawiamy na tematy, nie wiem, fizyki kwantowej i gdzieś tam ja jako osoba, nie ukrywam, nie mam backgroundu, ale doszkalam się w domu. Mhm. Bardzo mnie interesują te tematy, czytam artykuły naukowe. No i sobie gdzieś o tym rozmawiamy. No, Natalia jest bardziej zaawansowana, jeżeli chodzi o wiedzę w tym temacie. No, ona jest niesamowicie wykształcona, bo czytałam o niej i powiem ci, sama bym marzyła, żeby się z nią spotkać i porozmawiać o tym, bo to jest fascynujące. Chociażby na przykład jak przeczytałam ostatnio, że jednym z najważniejszych odkryć ostatniej dekady było neurobiologiczne pokazanie tego, jak podczas ćwiczeń fizycznych i podczas spinania mięśni natychmiast uwalnia się antydepresant, który natychmiast daje znaczy naszemu mózgowi, że jesteśmy szczęśliwsi. No, czy to nie jest nadzwyczajne? Kto to wiedział, wiesz, parę lat temu? No to chyba zaczęło się robić tak dochodzić do powszechnej wiedzy, jak ludzie zaczęli właśnie ćwiczyć i zobaczyli fizycznie, że się lepiej czują psychicznie po fizycznych treningach. To jest wspaniałe, że zaczynamy rozumieć, bo kiedyś się mówiło o w zdrowym ciele zdrowy duch. Tak. Więc już wtedy, jest, no, już wtedy tak, dokładnie, to było perfekcyjne. Tylko czasami musisz zrozumieć coś, żeby to do ciebie tak naprawdę dotarło. I dzisiaj rozumiemy wiele takich procesów i to jest fascynujące. W związku z tym to, co ciebie chciałam zapytać, to ponieważ te związki są, no wiadomo, oczywiście, że różne i tak jak powiedziałeś, są, zawsze ludzie są różni, ale tu miałeś związek z diwą, aktorką, artystką, a tu masz związek z 8 lat od ciebie młodszą, fantastycznie wykształconą dziewczyną, która, tak jak mówisz, jeszcze jest artystką, więc jest też bardzo wrażliwa, ale jednocześnie posiada genialną wiedzę, no, którą, umówmy się, ma w takiej esencji mało kto. Więc jaki był ideał kobiety wtedy, kiedy byłeś z Kasią, a jaki jest teraz? Ja nie mam ideałów kobiety. A twoje wyobrażenie? Nie ma. Właśnie absolutnie nie mam. Moje dziewczyny były tak różne. Zawsze i jakoś, nie wiem, chyba szukałem czegoś, co na ten moment mojego życia gdzieś rezonuje ze mną w kobiecie. Ja nawet nie wiem, no, wcześniej na przykład byłem z brunetkami, później zaczęły mi się podobać blondynki, więc wydaje mi się, że dzisiaj już wiem, czego chcę. Nie powiem ci, czego chcę, ale już jakby w sensie tak intuicyjnie wiem, czego chcę i po prostu intuicyjnie akurat spotkaliśmy się z Natalią i to jest osoba, z której jest mi po prostu dobrze. I wychowujemy sobie nasze dzieci i sobie żyjemy i tak jest nam dobrze w tym A jakbyś na przykład gniazdku. Myśląc o swoim poprzednim związku i obecnym, jak się czułeś w tamtym związku, co było takie najsilniejsze, że tu się na przykład czujesz bardziej zaopiekowany, spokojniejszy, a wtedy było inaczej? Zawsze, nie wiem, najważniejsza jest miłość. No, nie tak, wiesz, romantycznie, ale tak jest prawda. Jak tego nie ma, no to nie ma związku. Więc jakby to na tym, to jest całe rusztowanie wszystkiego. Tak naprawdę. I często jest tak, że jest ta miłość, a nie wiem, na przykład właśnie ludzie się trochę nie dopasowują charakterologicznie albo się ścierają. Nie dochodzi do toksycznych jakichś tam relacji, ale się kochamy, więc jesteśmy razem. Więc dla mnie zawsze tym spoiwem była i jest miłość. I gdzieś drugorzędne było wszystko inne. Tak, nie chcę porównywać tego. Można góry przenosić. No i teraz u nas też jest ta miłość wielka, sobie żyjemy. A przy okazji jakoś tak fajnie się dobraliśmy, że mamy gdzieś, bo my z Natalią jesteśmy podobni w ogóle. Podobni? Tak. Jesteśmy podobni i jest nam z tym dobrze. Jakoś tak się rozumiemy, no bo to jest też ważne, żeby się tak rozumieć wzajemnie. Widzisz, i tu tak ciebie bym chciała prosić o jakąś pewną twoją złotą receptę dla innych mężczyzn, bo ja dlaczego? Mam 37 lat, co ja mam ci dawać recepty? Nie, proszę cię, no ale nie masz się, ale już masz duże doświadczenia, no, bo zobacz. Mam, ale pamiętasz takie zdanie, które powiedział kiedyś Leszek Miller,
Mężczyznę nie poznaje się po tym, jak zaczyna, tylko jak kończy. Z którym bardzo się zgadzam akurat. I w twoim wypadku zobacz, właściwie zbudowałeś ideał, idyllę, bo popatrz, mówisz o swojej byłej żonie, że to był wspaniały czas w twoim życiu, łamiesz jednocześnie idiotyczny stereotyp, który mówi, że właśnie to był nieudany związek. Mhm. To był wspaniały związek, tylko w pewnym momencie coś się stało. Masz cudowne relacje ze swoją córką, o tym chciałabym jeszcze porozmawiać, bo to jest wyjątkowa sytuacja, że jednak dzielicie się opieką nad dzieckiem 50-50 w związku z tym. To jednak to są w dalszym ciągu rzadkie sytuacje, a jeszcze parę lat temu to prawie nie do pomyślenia. Do tego masz nową partnerkę, w której jesteś zakochany. Ona w tobie, tak jak mówisz, macie wiele miłości w domu. Stworzyliście patchworkową rodzinę, której sam kiedyś nie rozumiałeś, a jednak ona jest i fantastycznie działa, bo Natalia ma syna Aleksa, który ma 8 lat, tak. A masz córkę, która ma 5 lat właśnie, która ma... Więc zobacz, to wszystko się buduje jakoś fantastycznie. To w ogóle zbudowałeś jakąś idyllę w bardzo pięknie krótkim mówisz, czasie. Pięknie mówisz, faktycznie z zewnątrz to tak wygląda, ale wewnątrz, słuchaj, to nie ma chyba... Ja tak się zastanawiam, takie idylistyczne w ogóle podejście i sytuacje to nie istnieją w życiu, mi się wydaje. Oczywiście możemy je tak zaklinać, powiedzmy, i to pomaga. Oczywiście staram się tak robić i mówić, że jestem w super miejscu w moim życiu, ale to są, chcę też powiedzieć, bo to są trudne rzeczy. Mhm. Ja na przykład nie zdawałem sobie sprawy z tego, że patchwork jest tak trudny do ogarnięcia. Bo nie dość, że musisz znawigować swoje emocje, to masz dwójkę dzieci, które przychodzą z innych domów. Tak. I muszą się porozumieć. One są tam inaczej nastrojone, to one nie są takie same, one są inne tam, inne tu. Mhm. Z Kasią Helenka jest inna, u mnie jest inna. I dla tego dziecka jest, kiedyś mi się wydawało właśnie, że to takie łatwe jest, bo jak ja jej dam tyle miłości i opieki, atencji, no to wszystko jest okej. Nie, właśnie są rzeczy, na które ja nie znalazłem jeszcze lekarstwa, sposobu i to jest... To jest trudne, bo dochodzi do ciebie fakt, że nie jesteś w stanie po prostu zrobić niektórych rzeczy, żeby temu dziecku było lepiej, bo tylko ona się może zająć swoimi emocjami, jak się dostroić. Ja jej nie powiem, jak ma się zachowywać u mnie i u mamy. Ona musi sama to znaleźć i to jest dla niej ciężkie. Czy dla niego, mówię o Aleksie. Tak. I o Helence. I to są najtrudniejsze rzeczy. I ty widzisz ten moment, wiesz, że to się oni tu przychodzą, jest jeden dzień, ona musi tak przestawić. Po czym jest te kilka dni i znowu idzie do mamy. I to są ciężkie momenty. Te dzieci dużo bardziej reagują na brak rodzica niż wcześniej, zanim się rozstaliśmy. Widzę, wiesz, że po prostu te dzieci bardzo, bardzo potrzebują. Jak ja odchodzę na chwilę, to widzę, że od razu jest już tata, gdzie idziesz? Szukanie. No i to są trudne rzeczy, bo czasami musisz wyjść, idziesz do pracy, czy musisz żyć, no. Tak. Masz pracę. Więc mamy, owszem, jesteśmy, jak sobie rozmawiamy z Natalią i z Kasią też, no to nie wiem, wydaje mi się, że zrobiliśmy super. Znaczy wszystko, co mogliśmy dla naszych dzieci. I oczywiście pewnie jest okej, ale ten patchwork ja cały czas badam, wiesz, to są dopiero 2 lata, my od 1,5 roku mieszkamy razem, to nie jest długo. Aczkolwiek mam wrażenie, że mieszkamy już 100 lat razem. W ogóle wiesz, że całe życie jesteśmy razem. Czyli Helenka pierwszy raz zobaczyła Aleksa, kiedy miała co, 3 latka? No jakoś tak, czy coś. To oni się super odnajdują, wiesz, jak rozmawiam. Dojrzałości mama. Jak rozmawiam, nie no, dzieciaki są mega dzielne. W ogóle ja dla nich to co one muszą sobie wiesz, bo poradzić z tymi emocjami, oczywiście przy naszym wsparciu rodziców. Ale jednak to oni, no, one muszą sobie dać radę. Tylko jedyne, co możesz, jest wspierać w tym. To w ogóle medal dla nich. I tak sobie w ogóle myślę i pozwolę sobie to powiedzieć, bo dużo jest rodzin patchworkowych i tak się przyglądam rodzicom, którzy się kłócą między sobą i mówią dziecku jak na drugiego rodzica, to jest, nóż mi się w kieszeni otwiera po prostu, wiesz. No masakra. A niestety jest to masakra. Ja tego nie rozumiem, nie wiem, nie znam statystyk, powiedziałem, ale faktycznie dużo osób słyszę, że jest tak, że te relacje nie są dobre i chciałbym, nie wiem, zaapelować, jak mogę, do tych rodziców, którzy oglądają,
Ja powiem, też mi nie było łatwo mieć super relacje z Kaśką, ale myślimy o dobru dzieci. I to jest podstawa, bo to nam zostało. My możemy się kłócić ze sobą gdzieś, ale nigdy nie możemy tego robić wobec, wykorzystując dzieci. Kropka. To jest, no teraz powiedziałaś taką jedną chyba z najważniejszych rzeczy, która, tak jak sam mówisz, jest nie do uniknięcia w momencie, kiedy rozpada się nam życie, to rzeczywiście dzieci są wystawione na jakąś nieprawdopodobną próbę. Od takiej trzylatki, malutkiej dziewczynki, wymaga się jakiejś dojrzałości, zrozumienia życia 30-latki mniej więcej. No. I rzeczywiście to jest chyba, że największe wyzwanie, z jakim dorosły człowiek musi się w tej sytuacji zderzyć. Bo oczywiście zmienisz mieszkanie, zrobisz remont, pozbędziesz się rzeczy, możesz poznać nową kobietę, ale masz tą wielką odpowiedzialność, tą malutką dziewczynkę, której jesteś tatą, którą bardzo kochasz, bo wiem, że jesteście ze sobą bardzo związani, co też jest nadzwyczajne. Więc, a to jest zwyczajne. Każdy, mi się wydaje, że tak właśnie zawsze się mówi córusia, tatusia. To prawda. Że ja właśnie nie chcę tak mówić, bo mam wrażenie, że mówi się, że tatusiowie nie spędzają czasu ze swoimi córkami, dziećmi. Właśnie i tutaj statystycznie, nie pamiętam statystyk, ale czytałem ostatnio jakiś artykuł, że właśnie to się bardzo zmieniło. Że teraz mężczyźni spędzają bardzo dużo czasu ze swoimi dziećmi i też już tak nie dramatyzujmy, że tego nie ma. Bo to się to zmieniło. I wydaje ty mi się jesteś właśnie, też orędownikiem czytania bajek dla dzieci, tak, prawda? Tak, przez ojców. W związku z tym namawiasz do takich wspaniałych, cudnych momentów, gestów. Znaczy wiesz, każdy ma swoje podejście, każdy ma też swoje, znaczy w ogóle podejście do rodziny i też jakieś wzorce, które wyciągnął. Ja miałem tak, że mój tata zawsze był na 100%. Ja go pamiętam, że zawsze był tata i mama blisko. No właśnie chciałam się ciebie zapytać o twój rodzinny dom. Bardzo ciepły, bardzo bezpieczny. Zawsze, nigdy niczego nie brakowało. Czułem się zaopiekowany i to tak bardzo. Więc ja, to moje dzieciństwo to taka bańka. Mhm. Super, w sensie... Oczywiście, no wiadomo, tam z tatą, jak każdy syn z ojcem, mieliśmy jakieś tam kłótnie, ale to było bardziej na polu gdzieś tam edukacji i tego, że nie chciało mi się uczyć, a tata jako umysł ścisły. Wymagał perfekcyjnej matematyki? No też wymagał, no tak, bo on był w ogóle świetny z matematyki, jest z fizyki i po prostu sposób, w jaki przedstawiał mi tę wiedzę, do mnie nie docierał i jego szlak trafiał. I na mnie krzyczał, jak możesz tego nie rozumieć? No i tam, a ja się stresowałem, więc jakby tutaj na tym polu mieliśmy duże takie spiny, ale generalnie taka, wiesz, miłość, no to miałem jej ogrom zawsze. To jest super. No wydaje mi się, że to przekazujesz dalej. Po prostu, że to nie jest tak, że ty musisz się starać. Więc ja dziękuję moim rodzicom za to, że tę miłość miałem, no bo to oni mnie nauczyli. Później ja uczę mojego dziecka, więc jakby no to tak wygląda to. Oczywiście ludzie, którzy mieli inaczej, pewnie muszą to wypracować i mają trudniej, więc ja tu miałem łatwiej. A powiem ci teraz o teorii psychologów dotyczącej również pewnego kryzysu, który się niewątpliwie dzieje, rewolucji, wiesz, określenia ról płci od nowa, a mianowicie co psychologowie zauważają i terapeuci, bo przez kilkanaście miesięcy z nimi rozmawiam głównie na ten temat. Mianowicie, że mężczyźni się nie przyjaźnią. Nie mają przyjaciół. Nie mają tego, wiesz co, tej sieci bezpieczeństwa, którą mają kobiety. Że mają swoje przyjaciółki, swoje koleżanki. Mało tego, mogą się im zawsze wygadać, wyżalić, są z nimi szczere. No to chyba jestem kobietą. Mężczyźni tego nie mają. No właśnie ciebie chciałam zapytać. Jak ty? Czy w czasach kryzysu przyjaciele ci pomagali? Tak, bardzo, bardzo, bardzo. Ja mam takich przyjaciół, co mogę ich nie widzieć parę lat. Nawet, bo się zdarza, że dwa lata kogoś nie widzę i zadzwonię i po prostu on jest i wiem, że zawsze będzie. No to jak to się stało? Jakim cudem sobie zbudowałeś taką przyjaźń? Nie wiem, to są, na przykład mam Adama z dzieciństwa, no to taki mój friend jeszcze od takiego, Jacka też właśnie od takiego i tamte, znaczy Jacka w liceum akurat poznałem. Tamte osoby są na każde zawołanie, brzydko mówiąc.
No i mam jeszcze z liceum Maćka Daniela, nie z liceum, tylko ze studiów Maćka Daniela, więc naprawdę mam takich best friendów. Czyli masz taką swoją paczkę. Nawet oni się jakoś specjalnie ze sobą tam nie, powiedzmy, kontaktują. Spotykamy się czasami razem, ale na przykład dwóch jest z innego środowiska i dwóch z innego. Poznali się tam kiedyś, ale ja taką paczkę mam. Owszem, zauważyłem zmianę. Nie wiem, kiedy psychologowie zauważyli te zmiany po COVID-zie. Znaczy w sensie w trakcie COVID-u ja uważam, że coś się wydarzyło koszmarnego w ogóle w relacjach międzyludzkich, bo ta pandemia nas oddaliła od siebie. Ludzi. Ja też zobaczyłem, że uciekłem bardziej do internetowej przestrzeni, w ogóle kontaktowania się przez SMS-y, mniej dzwonienia nawet. Mm-hmm. I to takie braki spotkań. Ja pamiętam, jak strasznie mi tego brakowało podczas pandemii. Mm-hmm. Kurczę, choć nie wiem, wyjdźmy gdzieś na spacer, spotkajmy się. W ogóle stęskniłem się za tobą, nie? O właśnie, to jest takie magiczne zdanie, bo stęskniłem się za tobą. No, ale autentycznie. Czasami dzwonię do moich przyjaciół, mówię, że się stęskniłem za tobą. No, i to tak szczerze. To jest dosyć nadzwyczajne, jak na mężczyznę. Nie wiem, a dlaczego tak uważasz? Właśnie... No dlatego, że właśnie tak słyszę, no. Myślisz, nie wiem. No ja nie jestem w domach innych mężczyzn, więc nie jestem w stanie porównać. Ja tak mam. I niestety coś zostało po tej pandemii, że już nie mam, znaczy mam tą potrzebę, ale już mam takie, jestem przyzwyczajony, że aha, to my się rzadziej już spotykamy. Nie wiem, może też wiesz, no dzieci wpływają na to, zakładamy rodziny, mamy swoje sprawy, problemy, ale... Czyli to jest dla ciebie bardzo ważne, rozumiem. I to jest też nadzwyczajne, że potrafisz się wobec tego tak przyjaźnić jeszcze przez tyle lat, tak jak mówisz, no wiesz, od szkoły, od liceum, no tak, to są takie... utrzymywać przyjaźnie. To jest nadzwyczajne, no gdzie jednak twoje życie się na pewno różni. Zostałeś aktorem, bardzo popularnym, w związku z tym to jednak czasami odrealnia trochę i odrywa od ziemi, prawda? Ale masz coś takiego, że... czy odrywa? Masz coś takiego, że... to mi tata chyba powiedział, jak ma te spotkania klasowe, jeszcze, wiesz, no, to po 70 lat mają i się spotykają na tych zjazdach klasowych. No to mówi, niesamowite jest to, Piotrek, że my się spotykamy, no i każdy tam osiągnął, coś ma swoje życie. I na przykład, nie wiem, jeden jest prezesem wielkiej firmy, przychodzi, jest prezesem, wszyscy mają do niego szacunek, druga tam dziewczyna, nie wiem, jest księgową, czy tam kościół jest księgowym, po czym mija 5 minut i automatycznie się zaczynają zestrajać do tego, co było kiedyś. I ten prezes staje się na przykład tym, który był bity i z którego się żartowało. Więc to jest niesamowite, że to jest jakaś pamięć sytuacji, które miały miejsce, a nie tylko tej osoby. Wczoraj spotkałem kumpla, nie jakiegoś super kumpla, mojego kumpla Mirona ze szkoły, był rok wyżej w szkole aktorskiej. Cześć Stramek, cześć Miro, no co u ciebie, co, kawa? No pewnie kawa, masz chwilę? Ja w ogóle nie mam czasu ostatnio dla żadnego z moich kolegów na kawę, a myśmy po prostu się spotkali na Koszykowej, kawa. Aha. No i nawet nas pół godzinki pogadaliśmy sobie i tak super było, mimo że nigdy z nim tak nie gadałem. Aha. I tak mówię sobie, zobacz Miro, zobacz jak fajnie nam się rozmawia, ale to skąd to się bierze? Ja mówię, nie wiem, mam taką tezę, że wydaje mi się, że to nie jest tęsknota, bo my się nigdy nie przyjaźnili. Tak. Nie jest tęsknota za nami, tylko za czasami. Kiedy my siebie kojarzymy, czyli ty masz, o Miron, pamiętam, o Jezu, to były czasy, chodź pogadamy sobie o tamtych czasach, czyli ty nie tęsknisz za tą osobą, tylko tęsknisz za jakby łączy cię z jakąś rzeczywistością. Rzeczywistość, która właśnie się zmieniła, bo życie to ciągłe zmiany. I przypatrz się, zobacz sobie, jak spotykasz się z ludźmi, no to często właśnie dlatego z całym szacunkiem do tych osób oczywiście, bo ci się fajnie kojarzy czas, który spędziłaś z nimi w tym czasie, w tym okresie. Tak, i to jest dlatego też takie wartościowe, niesamowicie, bo się tak buduje, bo ja mam dokładnie to samo. Ja sobie nie wyobrażam, wiesz, życia bez moich przyjaciółek i wszystkie kryzysy, które miałam, nie jeden, nie dwa, przeszłam dzięki temu, że je mam, że ja zawsze mogę do nich zadzwonić. W ogóle jest taka też teoria, że jeśli masz przynajmniej trzy osoby, do których możesz zadzwonić w ciągu dnia i nocy i wiesz, że ci pomogą, to twoje poczucie bezpieczeństwa wzrasta wręcz o 50%, więc to jest bardzo dużo. A bo ty masz te rozmowy z psychologami. Tak, ja mam ich od bardzo wielu, bo od kilku lat, a od kilkunastu miesięcy właśnie, dokładnie na ten temat, w związku z tym dlatego tak ci tutaj, super, wiesz, zasuwam tymi danymi i się mogę popisywać. Ale rzeczywiście spędzamy na tym dużo czasu i dlatego i to jest też takie fascynujące, dlatego to, co robi twoja Natalia,
ta cała jej wiedza jest też ona zbiera wiedzę. Niesamowita. Właśnie to jest niezłe, że ona jest non stop, siedzi nad jakimiś badaniami i tylko widzę przy tym komputerze i cały czas wertuje badania wszystkie. I też mnie nauczyła jednej rzeczy i ma rację w ogóle świętą. Aktorze, aktorko, celebryta, celebrytko, jak nie masz nic do powiedzenia, to się nie wypowiadaj. Jak Ricky Gervais powiedział, get your statue or award and get the fuck out of this stage. Coś w tym jest, bo faktycznie pyta się nas i dlatego staram się ostatnio być ostrożny, bo nie jestem ekspertem, nie mam tych danych i my ciągle mówimy to, co nam się wydaje na jakiś temat. A to ma niesamowity tak naprawdę wydźwięk. No, ludzie się nas słuchają, no, czy nas słuchają przede wszystkim i nawet czy chcą, czy nie, podświadomie, no jakby jak ja mówię coś, no to gdzieś przychodzi ta informacja dalej i wpływa na ludzi. Więc jak ja zacznę wszędzie trąbić, nie wiem, że nie wiem, gotowanie psów jest fajne i zacznę to powtarzać w koło Macieja, no to do kogoś dotrze w końcu, że może to faktycznie to jest fajne, nie? To jest bzdurą absolutną. Więc dlatego staram się w ogóle tak ostrożnie w ocenie, ostrożnym być, zwłaszcza w przestrzeniach, w których nie do końca czuję się. Ale to jest też nadzwyczajne, że czujesz taką wielką, wiesz, odpowiedzialność za swoje słowa, ale z drugiej strony, wiesz... Przepraszam, no. Bo był okres, że gadałem, co mi się na język przyniesie, więc dlatego ale zobacz, wyciągnąłeś wnioski. Jak sobie popatrzę na moje pierwsze wywiady, wiesz, pierwszy do wszystkiego, tak? Zapytali się mnie, to oczywiście już się wypowiadam, co sądzę, bo to jest takie fajne, pytają się mnie, no to ja powiem. I nagle na początku, i to jest śmieszne, bo na początku na przykład właśnie było tak, że w ogóle na początku, jak zrobiłem Pitbull, miałem pierwszy wywiad, ja miałem jakąś traumę w ogóle udzielania odpowiedzi, bo ja myślałem, że ja nic nie wiem, ja nic nie umiem, ja jestem głupi. Trochę ze szkoły mi tak wyszło, wiesz, bo ja miałem taką, to Natalia mówi, traumeczkę związaną ze szkołą, bo no jakoś... Nie do końca się to szczęśliwie złożyło, rozumiem. Wiesz co, nie, to znaczy w sensie chodzi o to, nie, no dobrze się złożyło, jakby, tylko miałem strasznie, to było dla mnie ciężkie, bo system nauczania absolutnie nie był, jakby uważam pode mnie i uważam, że powinien być jakoś dobierany pod uczniów, bo różni są, nie, jedni nie wysiedzą, ja to mówię, na przykład byłem taki, że nie wysiedziałem na miejscu, chciałem chodzić, jakby ja bardziej w ruchu zdobywałem wiedzę, a ja tu musiałem siedzieć w ławce, to było dla mnie nie do zniesienia, więc no wiem, że teraz się bardziej zwraca na to uwagę. Są dzieci, które mogą chodzić na przykład w trakcie zajęć, bo są inaczej tam mają w głowie, troszkę inaczej są zbudowane i inaczej przyswajają wiedzę. No wcześniej wszyscy musieli siedzieć zawsze w ławkach i nie było takiego... Umieć to samo, odpowiadać na te same pytania. Tak, więc ja mam gdzieś tam traumeczkę związaną z tym, ze szkołą, więc odpowiadanie na wywiadach i to mi się właśnie odbiło. Jak pierwszy raz miałem coś powiedzieć, ktoś mi zadał proste pytanie, a ja burak. Czarno. Nie wiedziałem, co powiedzieć. Jakieś takie bzdury gadałem. Na szczęście nie ma tych wywiadów w internecie, bo sprawdzałem. No po prostu, wiesz, IQ spada do 50 i nie wiem, co mam mówić. I właśnie przy tym moment, że ja się rozgadałem, bo tu powiedziałem, okej, to się spodobało, tam powiedziałem, tu do radia poszedłem, tu do telewizji, mówię, kurde, ja mogę mówić. No to pewnie, słuchaj, no to ja sobie odczaruję, więc w drugą stronę będę mówić, co tylko chcę. No i to było fajne, terapeutyczne pewnie. Doświadczenie, gdzie mówiłem, wypowiadałem się na różne tematy. Ale dzięki temu też się na pewno bardzo rozwinąłeś, jak sam mówisz. No, okej, popełniłeś jakieś błędy, no to jest normalne. Znaczy błędy, nie wiem czy błędy, po prostu gadałem głupoty. No to no dobra, uznajmy, że gadanie głupot było błędem. Nie, uważam, że znaczy, no tak, było jakimś tam błędem, na którym się nauczyłem. No dobra, taka była faza, no. Ale przeszedłeś przez nią, ale poszedłeś do góry, ale się rozwinąłeś, ale wyciągnąłeś wnioski. W związku z tym ja ci tego naprawdę bardzo gratuluję, bo ty też pięknie mówisz i bardzo mi właśnie zależy na takich rozmowach, kiedy ktoś rozumie, że mówienie o swoim kryzysie, błędzie, jakimś trudnym czasie, który każdy z nas ma, jest odwagą i siłą. Wszystkie nasze upadki, jeżeli wstaniemy, to prowadzą nas do tego, że jesteśmy mądrzejsi. I to jest takie mądre i prawdziwe. I to jest takie budujące, prawda? Że i to jest takie, to jest coś, co daje naprawdę nadzieję tym, którzy na przykład teraz przechodzą przez jakiś bardzo głęboki kryzys. No, wiem, że ciężko jest to z perspektywy tej sytuacji, która się dzieje, jakiejś strasznej, zrozumieć, bo ty tego nie zrozumiesz. Znaczy, jesteś w emocjach, nie wiem, czy na przykład rozstania, nie wiem, śmierci kogoś, tfu, czy jakichś takich no naprawdę niefajnych emocjach, to ty w tym jesteś, ale zawsze właśnie ta świadomość tego,
tak sobie przypomnisz wszystkie momenty w swoim życiu, że zawsze dałeś radę, jesteś dalej, idziesz dalej i żyjesz, i nie poddajesz się. To mimo tego, że ja teraz tak strasznie źle się czuję, płaczę, nie wiem, nie jestem w stanie wstać z łóżka, bo jest tak źle, to wiem, że za 2-3 dni, jak będę myśleć pozytywnie, to się zmieni. No i widzisz, i to jest też fantastyczna rzecz, o której mówisz, ponieważ ja dokładnie tak samo uważam, że wiesz co, to też nie jest tak, że wszystkie kryzysy i błędy mają nas nie wiadomo czego nauczyć. Ja kiedyś, słuchaj, byłam w takiej kryzysowej sytuacji jakiś czas temu i rozmawiałam o tym ze swoją przyjaciółką i dlatego uważam, że rozmowy są takie genialne, że po prostu samemu się tego nie wymyśli do momentu, aż do kogoś tego głośno nie powiesz, bo słyszysz siebie i masz percepcję tego, co myślisz, zupełnie inną. I powiedziałam jej, naprawdę się zdarzyło, no rozjechało się to, masakra po prostu. I ja mówię, wiesz co? I czego mnie to nauczyło? Niczego. Bo ja mówię, to przecież ja znowu popełnię kiedyś jakiś błąd. To się znowu wydarzy. I w tym momencie zrozumiałam, że tak, to się wydarzy. No i co z tego? Po prostu problemy będą się wydarzać. Będą się wydarzać sytuacje, na które również nie masz wpływu. I trzeba po prostu stanąć z tym twarzą w twarz i nie ma co też na siłę, wiesz, czasami też uczyć się nie wiadomo czego, po prostu takie jest życie. No będą problemy, tak jak mówi, zawsze się powołuje na to, co mówi doktor Wojdyło, Ewa Wojdyło, która mówi, że problemy masz jak w banku, a szczęścia musisz się nauczyć. Szczęścia? Ciekawe pomyślę. No ty masz, tak jak mówiliśmy, guru od szczęścia w domu, więc ty masz szczęście, że tak masz. Ale słuchaj, ostatnie pytanie chciałabym ci zadać, które zawsze zadaję moim rozmówcom. Tym bardziej, że taka była akcja Arenowych Kobiet. Napisałam książkę, która była dla wszystkich dostępna, bezpłatnie. A mianowicie pieniądze szczęście dają. Co ty o tym sądzisz? Dotknęłaś bardzo ciekawego tematu, bo mam procesik ostatnio z pieniędzmi. A tak? W ogóle, tak, zastanawiam się nad tym. Dają, ale trzeba wiedzieć, jak się nimi posługiwać, jakie mieć do nich podejście. Ja tak uważam. To nie jest żadne... tak uważam, tak mi się wydaje. Bo ja mam bardzo luźne podejście do pieniędzy. One u mnie są, później ich nie ma. Tak jak mówi moja przyjaciółka, luz do kasy, to jest najważniejsze. I zawsze jak mam luz, to ona po prostu przychodzi. Jak nie ma, to wiem, że przyjdzie i tak się dzieje po prostu w moim życiu. I sprawdziłem to, nie umiem tego wytłumaczyć logicznie. I na pewno jak ich nie ma, to jest trudniej, ale prawdziwe... Kurczę, powiem ci, że... Bo mówię ci, ja to jest, akurat trafiłaś, bo dosyć mocno ostatnio eksploruję sobie ten temat i sam ze sobą próbuję zrozumieć, czym jest pieniądz i nie ukrywam, że w ogóle mam taki, miałem pęd do... Mam do tego, żeby zarabiać duże pieniądze, żeby robić biznesy, bo jeszcze tam stawiam taką drugą nogę poza aktorstwem, od paru lat w funduszu działam. Nieważne. No i ten pieniądz jest dla mnie ważny i zastanawiam się, na ile on jest ważny, bo zaczęło mi się podobać, patrzę sobie... A chciałbym mieć jacht, chciałbym mieć samolot, chciałbym mieć willę, chateau gdzieś, nie wiem, we Francji czy we Włoszech z winiarnią. No wiesz, takie bardzo duże pieniądze, po czym przychodzi ci do głowy natychmiast Gaza, sytuacja wojny, ludzi umierających bez, czy Afryki i natychmiast ta myśl zostaje skilowana. Ja nie wiem, bo to są, znaczy ja uważam, że nie należy się bać marzeń i gdzieś tam należy je mieć oczywiście, ale w ogóle pieniądz jest brudny. On ma jakąś, trzeba go odczarować. Mam wrażenie, bo samo założenie, że jedni go mają, inni go nie mają, w ogóle na planecie, gdzie wszyscy jesteśmy ludźmi, ludzie są ludźmi i w zasadzie powinni mieć takie same prawa jako ludzie, a ich nie mają, bo myśmy wymyślili system, który działa w taki określony sposób, więc musisz robić rzeczy, żeby mieć te pieniądze, a w niektórych miejscach, jak się urodzisz na ziemi, no to sorry, batory, no nie masz nawet takiej możliwości, musisz głodować i umierać. I rozumiesz, to jest dla mnie, ja nie wiem, po prostu ten pieniądz jest czymś niefajnym, jest jakąś złą energią jednak.
Oczywiście nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, podejrzewam, świata, gdzie nie ma pieniędzy, jesteśmy, nie wiem, jest równości, bo trzeba by było zburzyć wszystkie systemy i naprawdę wrócić do epoki kamienia łupanego i odbudować wszystko od nowa. Co się oczywiście, chociaż może się wydarzy, uważam, że w ogóle, jeżeli coś jest złe z założenia, to nawet jak trwa, nie wiem, tysiące lat, to w pewnym momencie dojdzie do załamania. Więc wydaje mi się, ja zakładam, że to, co myśmy tutaj wymyślili, że my sobie siedzimy, gadamy, jesteśmy ludźmi, którzy działają na jakichś tam zasadach, mamy prawa, mamy ten pieniądz, jedni są lepsi, gorsi, chociaż mówimy, że tak nie jest, a wszyscy uważają, że jednak, znaczy, nie jest tak, że nie jest tak. W sensie jest tak, że są podziały i choćbyśmy mówili, że ich nie ma, albo ich nie respektujemy, no to na poziomie jakimś tam podświadomym, już wgranym nam w głowie, i tak wiemy, że te podziały są. Mhm. I może nie chcemy się do nich przyznać, że tak mamy, bo to wstyd. Ale tak jest. Czyli równość jest pozorna. Więc wydaje mi się, że w pewnym momencie przyjdzie jakiś moment, że to wszystko się załamie. Mi się ten system, ja go eksploruję, nie wiem, nie mam zdania, ale pieniądze na pewno, jeżeli masz do nich podejście, szacunek jakiś do tej energii dziwnej i jesteś w stanie z nią sobie jakoś dać radę i ją odczarować, to są w stanie oczywiście ci pomóc, no bo w takim żyjemy świecie, jak masz pieniądze, możesz sobie skupić rzeczy, które sprawią, że będziesz się czuła lepiej. Ale to nie chodzi o to, żeby się skupić na rzeczach, tylko po prostu stworzyć sobie jakiś taki raj, tak jak ty macie to przepięknie, no, dom z obłędem, i wydaje mi się, że macie to jak w raju. Naprawdę, bo i czuć tutaj tą energię, że sobie zbudowaliście tę przestrzeń. Mało to nie kosztowało, na pewno, a więc na pewno jak sobie wyobrażam, czuwam się w ciebie, tak wchodzę w twoje buty, no to nie chciałbym stąd wychodzić. Więc jakby owszem, dają szczęście. Tylko zależy, jakie masz do tego podejście, no bo możesz też zacząć rozwalać i rzucać na prawo i lewo kasą i one w ten sposób na pewno ci szczęścia nie przynoszą. Tylko trzeba je jakoś spożytkować. Ale to jest trudny temat w Polsce zwłaszcza. Też mam wrażenie, że mamy problem z rozmawianiem o pieniądzach, o zarobkach, kobiety. O tym, czy wiesz, ktoś ma, nie ma, wstydzimy się. No, słuchaj. To jest na pewno temat, tak jak powiedziałeś, na bardzo wysokich częstotliwościach. Wzbudza ogromne emocje, dobre i złe. Czasami nawet obsesja. Pieniądz. Tak. No, wiadomo. W związku z tym, dlatego wiesz, ważne jest, to jest bardzo dla mnie ważna kwestia, ponieważ ja z kolei chcę bardzo odczarować pewien stereotyp. To tak jak wiesz, dziewczyny z ery nowych kobiet, kiedy zapytałam ich o najgłupszy stereotyp dotyczący pieniędzy, to powiedziały: pieniądze szczęścia nie dają. Stąd ta książka Pieniądze szczęście dają. Dają, uważam, tylko wiesz, dają i nie dają. Bezpieczeństwo. I dają, dają i nie dają. Właśnie, no to wszystko zależy, jak je traktujesz i umówmy się, bez pieniędzy rozumiesz. Nic nie zrobisz. No właśnie. Wiesz, co znaczy, Jurek Owsiak zbiera, pomagając innym? Pieniądze. No, co zbieramy w momencie kryzysu, jak wojna w Ukrainie? Pieniądze. Powodzi, znaczy, pieniądze. Wyobraź sobie, jeżeli nie masz pieniędzy, no to nie masz jak żyć, dosłownie. Nie masz jak żyć, nie masz za co jeść. Znaczy, to, na czym mi zależy najbardziej, to, żeby powiedzieć szczególnie kobietom, że staranie się o pieniądze nie jest wstydem. Dlatego, że powiem ci, od kiedy zaczęłam erę nowych kobiet, od 6 lat, kiedy jeżdżę po Polsce i rozmawiam z dziewczynami, to bardzo często słyszę: nie mogę sobie na to pozwolić, nie stać mnie na to, tego nie mogę. I żadna z nich nie wymawia słowa pieniądze, albo bardzo rzadko, tylko mówi o ograniczeniach, które wiążą się z pieniędzmi. W związku z tym, jak ja słyszę później, że... A jaka jest alternatywa, uważasz? Żeby rozmawiać o pieniądzach, starać się o pieniądze. Bo wiesz, bardzo często jest tak, że kobiety nie proszą o podwyżkę, nie pytają swojego męża, jakie mają pieniądze w rodzinie, chociażby zostając w domu i wychowując dzieci. Pozwalają czasami na sytuacje, które są gdzieś niesamowicie ograniczające i po prostu niesprawiedliwe. I dlatego ja bardzo namawiam rodziny do tego, partnerów i nowe, czy nawet bardzo dojrzałe związki, żeby usiąść razem i porozmawiać o pieniądzach. Na co nas stać, jakie są nasze założenia, co możemy zrobić, żeby zarabiać pieniędzy więcej, jeżeli jest taka potrzeba. A jeśli je mamy, to wobec tego, jak
nimi dysponujemy wspólnie. A to właśnie to, co powiedziałaś, uważam, że bardziej chodzi o potrzeby, żeby od tego zacząć, czego my potrzebujemy. A później jakby pod to dobrać. Znaczy dobrać, no ale to jest najważniejsze, czego ty potrzebujesz. A jeżeli stać cię na to, no to super. Piotr, bardzo ci gratuluję wszystkiego naprawdę, co osiągnąłeś. Jak o tym mówisz? Ile masz odwagi, żeby powiedzieć też o tym, jaka życzliwość jest dla ciebie ważna, jak przeszedłeś przez kryzysy, jak wyciągnąłeś wnioski ze swoich, nawet tak jak twierdzisz, czasami głupstw, które opowiadałeś w wywiadach, które pamiętasz i które zmieniłeś. Ale nie przypomnę. No nie, ale broń Boże, ja w ogóle o to nie pytam. Ale to jest piękne, nie musiałbyś o tym powiedzieć, bo tak jak powiedziałeś, nie ma tego w internecie, w związku z tym, skoro nie ma w internecie, to znaczy, że to się nie wydarzyło. A mówisz o tym i... Bo wiesz, czego ja szukam teraz? Autentyczności w ogóle. A w tym świecie, w którym żyjemy, jest strasznie dużo udawania. Sztuczności. I nawet to jest taka... To jest smutne trochę, że ludzie tak chcą, że ja sam jestem tą osobą, nie mówię, że inni, że tak chcemy tak zabłysnąć, chcemy być tak dostrzeżeni. Tutaj mamy te wywiady, ja teraz z tobą siedzę i ja chcę coś powiedzieć. Dla mnie najważniejsze właśnie jest to, żeby znaleźć ten moment, kiedy ja sobie usiądę i powiem, okej, nie obchodzi mnie, co ktoś o tym pomyśli, jak ja mam podejście do spraw, po prostu jestem. Dobrze się z tym czuję. Jak ci się to podoba, to okej. Jak nie, to też okej. Ale to jest piękne zakończenie tej rozmowy. Nie musisz zakładać gorsetu czyichś oczekiwań ciasnego, który cię będzie uwierał. Nie musisz zakładać maski, pod którą się dusisz. Ja też chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć właśnie dla widzów, którzy nas oglądają. No bo my mamy ten świat, my się znamy. Tak? Dla nas ten świat wywiadów, ścianek, no, celebrycki, tak brzydko nazywając. Albo nie brzydko, nie wiem, odczarujmy to słowo. Jest taki niezrozumiały i chciałem powiedzieć, że my jesteśmy ludźmi, tak samo jak wszyscy inni i to działa też na pewnych zasadach, że my sobie tutaj siedzimy, że wybraliśmy przepiękne miejsce i to się wydaje takie sophisticated, takie wow. Ale to nie są ważne rzeczy, ważne jest to, o czym byśmy dzisiaj rozmawiali, no bo to jest super. Ja się strasznie cieszę i ci dziękuję za ten wywiad. Ja bo, to bo uważam, bardzo. Że bardzo fajnie poruszyliśmy kilka takich ważnych tematów, nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, na temat właśnie takiej autentyczności i tego poszukiwania tej męskości tak naprawdę, czy w ogóle siebie, że to jest takie otwarte, nie ma recepty na to, że to jest proces i... Nie ma się co tu mądrzyć. W ogóle luz, nie? Tak ogólnie, nie? Luz ze wszystkim. I teraz powiedziałeś bardzo ważne słowo, bo te rozmowy mają dawać ulgę i nadzieję. No to dajmy widzom nadzieję i ulgę. Będzie dobrze. Jest dobrze. Właśnie to jest dobrze. Dziękuję ci bardzo, Piotr. Super rozmowa. Dziękuję bardzo. Ja również.